zasądzona, za to żyjemy wszyscy. Adwokat domaga się. Tej historii nie można jednak pozostawić bez komentarza. Patrz. To nie pierwsza tego typu sprawa, gdy niepełnosprawny, niewinny człowiek przyznał się do zbrodni, której nie popełnił. Opowiadałem już słuchaczom historię sprzed kilkunastu lat z Pomorza, gdy niepełnosprawny intelektualnie chłopak przyznał się do zabójstwa dziecka. Został za to osądzony i skazany, a po 4 latach wyszło na jaw, że był on niewinny, bowiem zbrodni dopuścił się inny sprawca, który niestety później zamordował drugie dziecko. Wracając jednak na grunt sprawy Rafała Głowaka, rodzą się pytania. Po pierwsze, w jaki sposób skłoniono, by przyznał się do niepopełnionej zbrodni? Kto i jak go przesłuchiwał? Jakie były metody tego przesłuchania? No, my już wiemy, jak. Że niewinny człowiek się przyznał. Jaki był nadzór nad tym przesłuchaniem ze strony prokuratury? Czy wywiązał się ze swoich obowiązków sąd, który, choć chwała mu za to, uniewinnił Rafała Głowaka, ale wcześniej niestety go aresztował i 2 lata trzymał w więzieniu. No i co działo się z Rafałem Głowakiem tam w więzieniu? To bicie i nade wszystko stracony wzrok. Tu ciśnie się na usta kolejne pytanie, jak to możliwe, jak to się mogło stać? Ja wiem, więzienie to nie jest pensjonat podróżą. Więzienie to kara, więc musi być dolegliwa i jest dolegliwa sama w sobie, przez to, że skazanemu człowiekowi jest odebrana jego wolność. Ale z drugiej strony więzienie to takie miejsce, w którym państwo, całe państwo bierze odpowiedzialność za osadzonego tam człowieka. I państwo musi zapewnić uwięzionym bezpieczeństwo. Tak jest, w więzieniu, gdzie wolność człowieka zamknięta jest w celi na kilku metrach kwadratowych, to wtedy, jak mówią, skąd niby, człowiek nie, ma kamery, nie może ani wyjścia, ani uciec. Musi mieć zapewnione bezpieczeństwo i nie można dopuścić, by inni współwięźniowie masakrowali go, czy tak jak w przypadku Rafała Głowaka, by go okaleczali i oślepiali. Mam nadzieję, że pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny zarazem, Zbigniew Ziobro, mimo że historia ta zdarzyła się jeszcze na długo przed objęciem przez niego funkcji, zajmie się tą sprawą i wyjaśni, jak to się stało, że w państwie prawa niewinny, a przy tym niepełnosprawny człowiek przesiedział w więzieniu długie 2 lata i doznał tak strasznych krzywd. Mam nadzieję, że pan minister wyjaśni, w jaki sposób wymuszono na Rafale Głowaku przyznanie się do zbrodni, której nie popełnił. Nie owijając w bawełnę, trzeba wyjaśnić, czy wobec tego człowieka stosowane były zabronione w Polsce tortury. A druga sprawa to wspomniane już prześladowania i utrata wzroku w więzieniu. Pytanie jest proste. Czy w polskich więzieniach rządzi jeszcze prawo, czy rządzi przemoc i znęcanie się silniejszych więźniów nad słabszymi? Czy rządzi prawo karne, czy rządzi prawo pięści? Przecież cała idea państwa i prawa opiera się na tym, że trzeba bronić słabszego przed przemocą silniejszego. No, ale to tylko na języku. Po to jest państwo, a w nim po to jest prawo, żeby słabszy czuł się bezpieczny, żeby nie musiał się bać, że ktoś silniejszy od niego pobije go, skrzywdzi, zabierze jego własność. Tym zasadom powinno też odpowiadać więzienie. Nie jest ono i nie powinno być miejscem zaskania się z więźniami, ale tym bardziej nie może być miejscem bezkarnego znęcania się silniejszych więźniów nad słabszymi, bo taka sytuacja zaprzecza fundamentom prawa i fundamentom człowieczeństwa również. Dlatego powierzam mój dzisiejszy felieton uwadze pana ministra sprawiedliwości i liczę na zdecydowaną reakcję pana ministra. Nie ma wszak gorszej klęski wymiaru sprawiedliwości niż szykany i represja wobec niewinnego człowieka. Jeśli policja, prokuratora, a potem sąd zajmują się i pastwą nad niewinnym człowiekiem, to efekt jest taki, że nie tylko cierpi niewinny człowiek, ale szkody doznajemy my wszyscy. Uszczerbku doznaje nasze prawo do życia w państwie sprawiedliwym. Mam nadzieję, że dramatyczna historia Rafała Głowaka nie zakończy się wyłącznie przyznaniem mu odszkodowania, które niezależnie od wysokości nigdy nie zrekompensuje jego krzywd, ale że ta historia będzie przyczynkiem do refleksji nad stanem polskiej sprawiedliwości i głębokich zmian w jej funkcjonowaniu. Nigdy więcej nie można bowiem dopuścić do takiej sytuacji, że niewinny człowiek cierpi niesłuszną karę, a bezkarny, prawdziwy przestępca śmieje się sprawiedliwości w twarz. Z Panem Bogiem. Ale dopiero gdzieś od lipca, ale to jest, w której to jest, to tej.
Był to felieton Spróbuj pomyśleć. Mówił do nas pan mecenas Janusz Wojciechowski. Jak pojedziesz 507 do Pętli, to idziesz prosto i w ruch sali kongresowej. Kruzganek. Na kruzganku jest informacja turystyczna, to jest duży pokój. Ta informacja i ten kruzganek jest wielki, no bo pałac jest wielki, ten kultury Stalina i Lenina jest wielki. No, także wiesz, ten krużganek, tam są te fotele powystawiane, ludzie tam siedzą i po prostu można pomieszkać troszeczkę koło tej informacji turystycznej. Są dwa komputery, papierów nabierzesz tysiące, ona ci zabukuje hotel już tutaj z tego miejsca, że ale zarezerwuje. Polsce, ale hotele na terenie polskim rozumiem. No na terenie Polski, no to jest informacja polska. Informacja polska. No nawet może ci w innym mieście zabukować, bo jak jedzie do innego miasta, Bogu ducha winna, nic nie wiedząca Amerykanka, prawie wszystko jej tam zrobią w informacji, powiedzą we wszystkich językach świata, są informatory. Dobrze mówią? Mówią jak mówią, powiedzą bardzo skutecznie, taki Mareczek tam siedzi po hiszpańsku, umie mówić po angielsku. No, także we wszystkich językach, raczej jak po rusku mówią, że one nie tak udają, że nie mówią po rusku. Dlaczego? No bo są leniwe, przecież uczyły się w szkole ruskiego i one są leniwe. Wszyscy się uczyli tyle lat ruskiego, a nikt nie umie. No. Polacy są niekompatybilni i są po prostu bez sensu. Podstawowa, szkoła średnia, no przecież tak jak moje pokolenie, no jeszcze twoje chyba też. Także mnie to śmieszy wszystko. No, przecież, słuchaj. Ja cały czas mówię o języku rosyjskim, że tu w Warszawie już nawet jak byłam, to przecież uczyłam się rosyjskiego, miałam same piątki. No to ja pamiętam jak byliśmy, Boże, gdzie myśmy byli? W Sankt Petersburgu to było dużo też studentów z Estonii, bo jakaś taka była mieszana ta wycieczka. To oni w ogóle po rosyjsku nie chcieli, tylko po angielsku i po niemiecku z nimi. Bardzo niechętnie otwierali buzię po rosyjsku. No. No, także widzisz. Do informacji jedź i tam coś sobie załatwisz zawsze. Na co załatwisz? No na jakieś gruszki na wierzbie, jakieś coś. Ale po co? No. Prawie działania pozorne, bez sensu. Także wiesz, siedzą żeby tam, siedzą. Żeby chociaż jeszcze jakieś informatory były. Ale jak do 20 będzie w lecie, no to ja może ich się nie dziwię, że jej się tam siedzieć nie chce, ale wiesz, one siedzą krótko i bardzo krótko i najchętniej jak są święta, to tylko do 16, do 14 jak są ta Wigilia, tak. Mimo, że jest napisane, że dłużej. To jak przyjeżdża taka Amerykanka, czy kto, to ona nie ma tu informacji. W Polsce nie ma. Ani jednej, bo na lotnisku jest dosłownie to samo. Jak to? Jest ta sama informacja, ta sama dyrektorka, ta sama kierowniczka. A na dodatek to ci powiem taki sketch prawdziwy. Facet na lotnisku przyjechał, poszedł do informacji i siedziała taka zołza. Taka zołza, taka laleczka prawie dwumetrowa. Ale zawsze jest, wszędzie jest jakaś zołza. Ale mało tego. Jak to i on z nią rozmawia na lotnisku i ona mu powiedziała tu. On w międzyczasie dowiedział się, że jest też w Pałacu Kultury informacja. Idzie do tej informacji i siedzi ta sama załza. I mówi do niej, a to pani tu pracuje? Jak pani tu szybko tak przyjechała? A ona mówi, proszę pana, tak się zdarzyło, że ja jestem rodzoną siostrą tej pani. Ale która mieszka, która pracuje na lotnisku w informacji. Myśmy tam kiedyś pracowały razem na tym lotnisku. Uwierzył, że się teleportowała co najmniej. I myśmy tam kiedyś pracowały razem na lotnisku. No a teraz do rzeczy, o co ci chodzi. No i on jej tam... No i tak, także słuchaj, kupa śmiechu. I te babki, takie dwie, takie bliźniaczki, to one są tak miłe, ale tak dziwnie po angielsku mówią, że tak łopatologicznie, że nie ładnie po angielsku, ale tak skutecznie i tak skutecznie, że ona jakby mniej orientowała się od tych, które dopiero co przyjdą do pracy, które więcej powiedzą, bo ta raz się pomyliła,
drugi raz się pomyliła, a te, co przyjdą pierwszy raz do pracy, to one się nie pomylą. No bo wiesz, może lepiej kształcone w tym języku. Lepiej kształcone i to na moich oczach. I to na moich oczach było kilka razy. Ja mówię, pani zobaczy, pani tak tu przejęta jest tą pracą, że, a ona mówi, powiedziała mi, że ona ma męża, no i co, który i co, ma w ogóle ładniejsze włosy jak ona, że ma tak bujne włosy, że jak raz z nim szła ulicą, to się pytały, czy to nie są jakieś dwie lesbijki. No, to ja widziałam też na przystanku, słuchaj, piękne włosy, takie falujące się czarne, no i jakaś tego, no spodnie bermudy, coś tam i słuchaj, jak to coś wzięło nogę na nogę, to patrzę, wyda ogłosiona mu się sobie do cholery, co jest, no. Baba z brodą i dopiero się okazało, ten chłopak odwrócił się, no i patrzę, no chłopak, no, a no. Włosy, no, no, wspaniałe. No. A no właśnie. To czasem taka uroda, ale czasem głupi łeb? No. Sieczka? Nie, no ten na głupiego akurat nie wygląda. No wiesz, ale czasem ja mówię, jak się porozmawia. Jak się porozmawia, to przecież tak. Ja wiem, Węgra, czy ja wiem. Czasem i po ruchach, po mince widać, jak taki po bibliotece szpanuje, taki wariat szpanuje po bibliotece i patrzy się w sufit, to jakby chciał się dowartościować, to ja sobie tak myślę, no w cerkwi to by nie miał się gdzie popatrzeć, bo u prawosławnych w cerkwi jest kopulastość i to jest wszystko krótkie, oni żyją duchowo i śpiewają na cztery głosy, w niebo wzięć. Znaczenie również dla energii, bo kościoły gotyckie to były po to, żeby myśl do nieba szła, ale jednocześnie też, żeby taki człowieczek był przytłoczony wielkością Boga. O. No to właśnie to ja to omawiam, ja się nad tym zastanawiam, mnie to interesuje, że dlaczego cerkiew jest tak skromnie kopulasta, jaka z kolei wielkość jest w tej kopulastości, a jaka wielkość w tej spiczastości. Słuchaj, ale też taka jajowatość to również też przywołuje na myśli, ja nie wiem, kokon, jajko, łono matki, czyli daje poczucie bezpieczeństwa podświadomie. No to widzisz, tutaj daje poczucie bezpieczeństwa, a tu cię rozmywa, bo ty jesteś nikim w stosunku do wysokości. O właśnie, no. To. Oto więc taki dupek i głupek, on oczywiście religią się nie zajmuje, nie ma pojęcia. Nie wiem, o co chodzi. No, potem wówiesz, panuje, w jakichś tam księgach siedzi, myśli, że będzie nie wiadomo kim, a tutaj trzeba zakasać rękawki, mój kochany, i lecieć do tej Ameryki i pracować w charakterze konserwatora powierzchni płaskich. Że co, proszę. A to jest tak, po polsku się mówi. Ale to zaraz, to chodzi o sprzątanie podłogi z polskiego na nazwę. Tak, sprzątaczka. Powierzchni, a przepraszam, a jak jest krzywa czasami, powierzchnia? A czy ty wiesz, jak fachowo się nazywa szczotka do zamiatania ulicy? A skąd mam wiedzieć? Ulicznica. No nie. Bo myśmy kiedyś przeglądałyśmy te nazwy. Ale ulicznic, jaja. Tak. Nie, no to są normalne jaja. Nazwy konkretnych rzeczy, Boże, do danych funkcji. Które to są stacji. Jaja jak berety. A zaraz, jak to było z wis prosty, to jest najpierw. O tak też, majtki też. A majtki jak? Jakiś zwis był, tak. Nie, tam. Zwis. Męski zwis, czy coś takiego? Nie, no, zaraz. Męski zwis to był krawat, mój drogi. No. Nie, zwis męski. Zwis męski, coś takiego było. Ale chodziło o krawat w tym momencie. No niech będzie, ale wiesz, ale widzisz. To wpadłeś na to? A ty wiesz, jak jest, no jak. Wciąż podziwiał tego Wiesława Gomułkę. On by na pewno wpadł. Co za głupek to wymyślił. A czy ty wiesz, jak kabaretowo obrócili ten czeski, że jak jest wróbel po czesku? No. Dachowy i obsieracz. A wiesz, jak jest proletariusze wszystkich krajów łączny się? No. Holodubki, hop do kubki. A ty wiesz, jak jest motor po czesku? Nie. Sam bak. No ale to mi się w ogóle z niczym nie kojarzy. No samym bakiem. A! No tak, no dobrze. A wiesz, jaki jest parasol po czesku? No. Szmaticzki na paticzki. Też ładnie. I takie, ale to. Jak wygram te 35 milionów. O, następne wariactwo. To kupuję dom na Słowacji w Winnicy i zabieram.